Wyszła już po finałach Mistrzostw Polski Juniorów. Rozmawiamy ze zwycięzczynią Małgorzatą Kopalską z klubu jeździeckiego Silesia Dressage Club, która startowała na koniu Rajkano Sam. Gosiu, po pierwsze gratulacje za zajęcie pierwszego miejsca. Czy mogłabyś nam opowiedzieć parę słów, jaki jest twój koń, Rajkanos? Jest to bardzo przyjazny koń, który bardzo lubi się przytulać, jest bardzo lubi ludzi i potrzebuje dużo uwagi. A jeśli chodzi o jazdę, to momentami jest trudny, ale to się bardzo czuję, że po mistrzostwach Europy szczególnie bardzo się zgraliśmy i jest już coraz jeździsz na nim dość krótko, bo od stycznia tego roku. Tak, ponieważ wcześniej miał przerwę z powodu zdrowotnych. Dlatego też jeżdżę na nim ja teraz, a wcześniej moja mama. Znamy Cię już dość dobrze ze startu w kategorii klubców, ale chyba w tym roku już żegnasz się z tą kategorią, tak? Tak, ponieważ mam 16 lat, dlatego kończę moją jazdę na i teraz przyjmuje ją Maja, czyli dziewczynka, której mama jest właścicielką domu. I myślę, że już wolnie to się chce startować w zdjęciach. Możesz nam powiedzieć, jak przebiegał ten sezon? Jakie imprezy były dla Ciebie najważniejsze? No myślę, że jednak najważniejsze były dla mnie Mistrzostwa Europy, które nas na pewno bardzo pożądały. I czuję, że po tej imprezie bardzo się poprawiłam. Ogólnie to też właśnie bardzo. Jakie masz plany na sezon 2018? Czy ponownie jest takie Mistrzostwa Europy? Mam nadzieję, że się uda. Bardzo bym chciała, ponieważ możliwość patrzenia na tych najlepszych w Europie jest naprawdę niesamowita. Proszę, powiedz nam jeszcze, jaka jest Gosia Kowalska prywatnie? Co robisz poza wynikami? Poza jazdą często spotykam się z znajomymi, a poza tym to prawie też się lubię, bo jestem w liceum, no i staram się jednak mieć dobre oceny. Dziękujemy Ci, Gosiu, za rozmowę i jeszcze raz gratulujemy złotego medalu za Mistrzostw Polski Juniorów.